Pokój dobry, kochani. Czytamy list apostolski papieża Franciszka Patris Corde, ojcowskim sercem. Papież Franciszek napisał ten list z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Witam Was serdecznie przy tym biurku, gdzie przed chwilką przeczytałem protokół ze spotkania naszego z października, z naszej kapituły domowej, gdzie było ponad 80 braci. Dzisiaj, to znaczy w piątek 15 o 21, czyli za 2 godzinki, będzie kolejna kapituła. Potrwa z dobre 2,5 godziny. Będziemy właśnie rozmawiali o tym liście, który właśnie czytamy. Kochani, przejdźmy do lektury. Niech to będzie lektura właśnie medytacyjna, niech to będzie głębsze poznanie świętego Józefa, ale i zaproszenie do modlitwy do świętego Józefa za nasze wspólnoty, za nasze rodziny, za naszych starszych, za naszych umierających, za naszych uwikłanych w różne problemy, trudności, aby święty Józef, mąż modlitwy, odwagi, kreatywności, wiary, zaufania, przyjęcia i tej pięknej adopcji Jezusa, żeby był naszym patronem, naszym świetlistym przykładem. Zaczynamy. Cały czas o świętym Józefie. A pisze to papież Franciszek. Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez anioła. Nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. W Ewangelii Mateusza, rozdział 1, werset 21 o tym mówi. Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju. W świątyni, 40 dni po narodzeniu, Józef wraz z matką ofiarował dziecię Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i Maryi. Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał w Egipcie jak obcy. Po powrocie do ojczyzny zamieszkał w ukryciu, w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei, skąd, jak mówiono, nie powstał żaden prorok i nie może być nic dobrego. Daleko od Betlejem, swego miasta rodzinnego i od Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia. Kiedy właśnie podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili 12-letniego Jezusa, on i Maryja szukali go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami prawa. Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, jej oblubieniec. Moi poprzednicy pogłębili orędzie zawarte w kilku danych przekazanych przez Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w historii zbawienia. Błogosławiony Pius IX ogłosił go patronem Kościoła katolickiego. Czcigodny Pius XII przedstawił go jako patrona robotników, a święty Jan Paweł II jako opiekuna Zbawiciela. Ludzie przyzywają go jako patrona dobrej śmierci. Dlatego też w 150. rocznicę ogłoszenia go przez błogosławionego Piusa IX 8 grudnia 1870 roku patronem Kościoła katolickiego chciałbym podzielić się z Wami kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas, aby, jak mówi Jezus, usta wyrażały to, co obfituje w sercu. Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że nasze życie jest tkane i wspierane przez zwykłe osoby, zazwyczaj zapomniane, które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show,
lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii. Są nimi lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli, pokazuje naszym dzieciom poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi, jak go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając do modlitwy. Ileż osób modli się, ofiaruje i wstawia w intencji dobra wszystkich. Wszyscy mogą znaleźć w świętym Józefie mężu, który przechodzi niezauważony, człowiekowi codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowy, czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności. Papież Franciszek napisał te słowa: ile osób modli się, ofiaruje i wstawia w intencji dobra wszystkich. Pamiętacie może 27 marca poprzedniego roku na placu Świętego Piotra papież Franciszek modlił się o ustanie pandemii. To takie bardzo przejmujące, kiedy można było zobaczyć, że pusty plac Świętego Piotra i papież sam wchodzi przed bazylikę i modli się o ustanie pandemii. Kiedy wszyscy byli zamknięci w domach, tutaj bracia opowiadali, że tutaj w Rzymie wszystko było zamknięte, rygor, nie można było wyjeżdżać, stała policja, zasieki, tylko jak się miało jakieś pozwolenie, można było jechać. No właśnie, a ile było osób, które cierpiały, które pracowały dla dobra innych. Takim przykładem właśnie skrytości, pracy, jakby pracy na drugiej linii, ale bardzo ważnej dla wszystkich, jest święty Józef w życiu naszej wiary. Pokój i dobro.